jeżeli ja słucham w przemówieniach naszych przywódców powtarzające się słowo socjalizm z bezgraniczną demagogią i właściwie niezrozumieniem tego słowa, po prostu we mnie jest duża niechęć do tego, co mówią ci panowie, dlatego że powstaje taka sytuacja. Rząd nasz jest silny i będzie bronić sił socjalizmu. Wrócimy z powrotem na dobrą drogę. Przecież myśmy nigdy na dobrej drodze nie byli, więc do czego mamy wracać? My jesteśmy teraz bez przyszłości. My po prostu siebie nie widzimy. Jeżeli u nas się nie zrobi kariery politycznej, to się nie zrobi kariery zawodowej. Trzeba być zawsze wygodnym. Co człowiek zrobi, jeżeli nie ma poparcia na górze, to znaczy w partii? Nie liczy się dlatego, że sam do niczego nie dojdzie. Nie dojdzie do pieniędzy, które potrzebne mu są do życia. Bo możliwe, Adam mówi, że to jest wstrętne, ohydne, że my całe życie gonimy za pieniądze. Ale ten pieniądz nam buduje życie. Jestem człowiekiem i wcale nie mówię, że w pewnym momencie jak zobaczę, że dzieciaki będą mi w domu wołać, że chcą chleba z masłem, a ja będę miała margarynę, to wcale nie znaczy, że nie pójdę i nie rzucę sobie w kąt wszystkich moich ideałów i powiem, mam to gdzieś, w Polsce jest socjalizm i tak trzeba. Ciągle jeszcze nie ma wielu spraw. No owszem, ale na razie jeszcze zmienia się na razie od paru miesięcy i owszem, trochę się zmieniło, ale jeszcze nie ma. A jaką ty widzisz możliwość? Jaką ty widzisz możliwość zmiany czegoś, co ci się nie podoba? W tej sytuacji my nic nie mamy do powiedzenia. No ale dlaczego? Jak ja tam poszedłem na wybory, to ja się czułem normalnie jak w teatrze. Więc był taki długi stół, kabina gdzieś była tam 20 metrów dalej i ja podchodzę do tej pani z tą kartką i mówię, proszę pani, no bo trochę musiałem sobie pożartować, bo mnie to trochę śmieszyło, więc co ja mam z tym zrobić? No wie pan co, najlepiej niech pan to wrzuci. No i wrzuciłem i pomyślałem sobie, po co będę skreślał, jak i na pierwszym miejscu jest tak towarzysz Grudzień, bo wtedy jeszcze był na stanowisku, to i tak będzie to samo. A ja uważam, że co powinno być w wyborach w 83 roku? Powinny być wybory zbojkotowane. W wyborach roku 83 zachowam się najprawdopodobniej, jak sądzę, pożyjemy, zobaczymy jak będzie. Zachowam się tak samo, jak zachowywali się moi znajomi, moi rodzice, moi koledzy, którzy skończyli 18 lat wcześniej, mieli tą przyjemność brania udziału w wyborach i po prostu wezmę kartkę i wrzucę ją tak jak jest. Nie będę wchodził do zakotary zieloną, dlatego że po prostu z tego, co w tej chwili widzę, niewiele się w praktyce zmieniło. To, co miało się zmienić, to, co uległo wielkiej zmianie na papierze. Po prostu wszyscy znamy doskonale perypetie rejestracji nowych związków, sprawa statutu i nie tylko. I w ogóle inne sprawy, wolne soboty, ta ogólnonarodowa dyskusja. Mniejsza o to, podbiega od tematu. W każdym razie postąpię tak jak... Po prostu boję się. Boję się, że mimo wszystko, że mogą być w stosunku do mnie wyciągnięte pewne represje. Ja już w tej chwili się nawet boję, że to, co ja tutaj mówię przed kamerą, to może być użyte przeciwko mnie. Nie wiem, jakie tutaj organizacje, jakie mechanizmy rządzą tym wszystkim. W każdym razie ja jeszcze mam przed sobą maturę, mam przed sobą jeszcze studia. Obawiam się. Mam nadzieję, że to nie nastąpi. Czy kiedyś mi egzaminator, czy ci pan dziekan nie powie na wydziale mi nie powie, proszę pana, pan tutaj, panu się to nie podobało, a my na uczelni nie chcemy mieć takich ludzi, którzy... Elementów antysocjalistycznych. Ja właśnie to się określa. W związku z tym po prostu musi pan niestety opuścić mury naszej szlachetnej uczelni. W związku z tym zostanę na lodzie. Wezmą mnie do wojska, 2 lata stracone. No więc co mi pozostaje? Boję się. W tej sytuacji, co się obecnie dzieje, to ja nie widzę żadnego obrazu, gdzie ja bym mógł żyć i gdzie ja bym mógł dalej uczyć się i w końcu później pracować. Bo to ta odnowa, która jest w obecnej chwili, jeszcze nie przedstawia żadnego obrazu takiego jasnego. Ja nie wiem, jak będzie dalej, ale po prostu... My nie możemy, my Polacy nie możemy wyjść poza pewne ramy działania. Tak mi się wydaje. Ponieważ my znajdujemy się w pewnym systemie politycznym. W RWPG znajdujemy się w Układzie Warszawskim. Tak jakby się diametralnie zmieniła sytuacja w Polsce, jeżeli przestawilibyśmy gospodarkę na inne tory, to zaczęlibyśmy kształtować całkiem inną mentalność, a to by było wysoce, czyimś zdaniem niewygodne. Tak mi się przynajmniej wydaje. W takim razie wasze wnioski prowadzą do tego, żeby trzeba zmienić cały świat, żeby... Nie, trzeba się jak najszybciej uniezależnić. Jeżeli Polska będzie dalej zależna od kogoś, to my nigdy nie wyjdziemy z tego bagna. To jest od Związku Radzieckiego. Oczywiście. No ale nie
My nie możemy zmienić programu politycznego, my nie możemy zmienić własnej gospodarki, bo musimy ciągle iść po instrukcje do mocy. Działamy w obrębie cały czas w obrębie socjalizmu, a jeżeli działamy w ramach tej struktury, no to w końcu możemy dużo rzeczy zmienić. Jeżeli nie zmienimy tego, że jesteśmy nadal niesuwerenni w związku z naszymi sąsiadami ze wschodu, powiedzmy, to wtedy nie zmienimy tego, co u nas jest, bo nasi sąsiedzi preferują ten ustrój, który u nas jest, czyli to zboczenie socjalizmu, które doprowadziło nas do tej sytuacji. Wszyscy idolodzy naszego kraju chcą nas uszczęśliwiać na siłę. Oni wszystko robią dla dobra człowieka, oni wszystko robią dla dobra narodu. Tylko jest jeden wielki błąd. Ci ludzie sobie nie zadali pytania, kim jest człowiek. I właśnie na tym polega cała rzecz. Jesteśmy już właściwie postawieni w obliczu faktu dokonanego. Nie jesteśmy może jeszcze aż tak bardzo pesymistycznie nastawieni, co w zasadzie nasi rodzice, którzy tego pesymizmu właśnie chyba oni nas uczą, bo oni są bezpośrednimi świadkami tego, co działo się kiedyś i tego, co działo się teraz. Chyba oni są ludźmi, którzy najbardziej czują się oszukani. Ja się boję. Naprawdę ja się boję tego, że w pewnym momencie skończę studia, czy skończę liceum i nie będę wiedziała, co ze sobą zrobić. Co? Czy iść pukać, starać się jak największe znajomości, żeby tylko dostać to mieszkanie, żeby gdzieś się z tym mężem podziać? No nie wiem, co będę robić? No chyba dojdzie do tego, że włosy będę z głowy rwać, bo będzie taka sytuacja. Żeby mówić o naszym pokoleniu, trzeba nawiązać do pokolenia poprzedniego straconego, to jest pokolenie Kolumbów. To byli ludzie, którzy jeszcze wierzą, natomiast pokolenie nasze jest stracone z tego względu, że my nie wierzymy w nic. Po prostu widzimy wszystko na czarno i dlatego jest to pokolenie stracone. Które nie widzi żadnego jakiegoś logicznego rozwiązania wyjścia z tej sytuacji, w której się znajdujemy. To jest straszne po prostu, że młodzi ludzie, którymi my jesteśmy w końcu, nie widzi żadnego rozwiązania w tym systemie, w którym my jesteśmy. Po prostu nie wie, co dalej robić. Po prostu wszystko jest tak zamulone, że po prostu nic nie widać. Można to porównać do pływania w mętnej wodzie, można to porównać do pływania w bagnie, gdzie nic nie widać, nigdy nic nie wiadomo, co się stanie. Możemy wyjść, ale tak samo możemy być wchłonięci. Ale przede wszystkim pewne sytuacje, które były już uznane za skompromitowane, cały czas się powtarzają teraz. I nie można odzyskać właściwie wiary w jakiś jeden wspólny cel dla społeczeństwa. Jest jedna rzecz, że właśnie jedno ze skutków takich najbardziej głównych jest to, że człowieka w tym kraju się nie szanuje. Nie szanuje się jego godności. I jak ja mam być przeświadczony o tym, że ja mogę uczciwie żyć, jeżeli ja widzę, że godność moich rodziców jest podeptana, że jest podeptana godność chłopa polskiego, że jest podeptana godność robotnika polskiego. Ludzi się po prostu nie szanuje. Depcze się ich godność, a w zamian za to karmi się jakąś ideologiczną papką, którą ja naprawdę zupełnie nie rozumiem, która jest zupełnie dla mnie czymś obcym, niestworzonym tutaj w Polsce. W całym tym takiej najbliższej historii, czyli historii życia na przykład naszych rodziców, najbardziej chciałabym żyć, mimo że te czasy były najbardziej okrutne, to w czasach, kiedy była wojna, kiedy naprawdę były jakieś takie ideały i człowiek czuł się po prostu potrzebny. Nie żył w środowisku i nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest degeneratem. Ja też chciałabym żyć albo w czasie wojny, albo zaraz tuż po wojnie, bo z tego co wiem, fakt, że tam też były jakieś układy i tak dalej, ale moi rodzice mówili, że naprawdę wtedy człowiek człowieka szanował i ludzie byli naprawdę pełni poświęcenia i pomagali z całym sercem i czuło się naprawdę obecność drugiego człowieka i to byli ludzie. Więc lata, w których chciałabym to zrobić, 44 do 46, to jest chwilą, kiedy Polska niby odzyskała swoją niepodległość po 6 latach wojennej pożogi, do 46 roku, kiedy się właściwie uporano z tymi wszystkimi bandami. Wtedy, kiedy jeszcze można było walczyć. Uważam, że my, pokolenie lat 60. urodziliśmy się, w każdym razie będziemy żyć w czasach lepszych niż przypuśćmy pokolenie lat powojennych, znaczy w latach stalinowskich czy Zagierka, ponieważ właśnie teraz stworzymy sobie warunki do tego, żeby przynajmniej nie oszukiwać się nawzajem. Bo spotkałem się z wieloma wypowiedziami młodzieży i wszyscy twierdzą, że opowiadają się w każdym razie za demokracją i za ogólnym poinformowaniem ludzi. I jeżeli nasze społeczeństwo, nasza młodzież w tej chwili dojdzie do władzy, że będzie chyba inaczej. W każdym razie dojdzie do jakichś drastycznych zmian ustrojowych, tak ja myślę. Z Polski bym nie chciał wyjechać. Nie chciałbym wyjechać z Polski dlatego, że po prostu, no nie wiem, jeżeli szczerze mówiąc, to ja bym nie miał co robić za granicą. W tym momencie. Ale i w ogóle, po prostu patriotą jestem i... Ale jeżeli byś miał wybrać na przykład... Ale co mam wybierać? Urodziłem się w Polsce, jestem Polakiem i chcę w Polsce... Tylko ja bym bardzo chciał, żeby się tutaj zmieniło coś.
A nie żeby, bo właśnie po co ludzie uciekają? Jeszcze po to, żeby tam było lepiej, bo tam im jest lepiej, tam mają start życiowy, tam im płacą za to, że tutaj porzucili zakład swój, tam im płacą za naukę języka, tam jest wszystko pięknie, a nie, ja nie chcę wyjeżdżać. Adam ma rację, rzecz polega nie na tym, żeby stąd wyjechać, żeby znaleźć to, czego nam brakuje, tylko to, co nam brakuje, wprowadzić u nas. Oczywiście. Wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że urodziliśmy się w tym kraju, bo ten kraj jest w tej chwili w takiej sytuacji, kiedy potrzebuje właśnie takich ludzi, którzy potrafiliby coś zrobić. Ludzi energicznych, którzy potrafią wykorzystać to, czego nauczyli się w szkołach. To młodość odrodzi świat. Młodość i śpiewa, bo młodość odrodzi świat.